związane teraz z tym, że zostaje ten las, ta działka z ośrodkiem zdrowia. Jest kupiona działka już. Co teraz się stanie? Czyli to są... W tej chwili można powiedzieć, że działka jest niepotrzebna. Czy ośrodek zdrowia będzie... Może inaczej. Jakie są plany pana wójta? Czy będzie remontowany, czy będzie budowany? Czy... Jest coś takiego, że odnośnie ośrodka zdrowia, to się dowiedzieliśmy że w trakcie negocjacji, gdzie to no, udało się to wynegocjować. Działka jest kupiona, wiemy, że ta działka już była dużo wcześniej, w trakcie, zanim doszło do podpisania. Sam się zastanawiam, bo jeżeli koszt remontu ośrodka ma być 330 tysięcy, bo taki jest kosztorys, czy tu musimy się zastanowić, bo otwarcie dzisiaj nie jestem w stanie na to powiedzieć, bo też o tym samym myślę, co pan radny mówił. Czy budować nowy, czy starego remontować? Mimo wszystko, jeżeli byśmy za to 330 tysięcy, to tak sobie przypuszczam, to w surowym stanie by pewnie ten ośrodek by powstał. I czy jest sens? Tam nie przebudujemy, przede wszystkim piętra nie doprowadzimy do użyteczności, bo tam schody są 90 czy 80, a muszą być minimum te metrowe. I jeżeli dostosujemy, to dostosujemy dół, a z górą co? Jedynie na jakieś pomieszczenia socjalne czy do sprzątacza. Uważam, no, tam mi się wydaje, trzeba się zastanowić, czy nie lepiej jednak jak pierwotne te plany, żeby budować od nowa, a tego przeznaczyć może na co inne. To ja może bym miał taką propozycję. Może już się wysunę przed szereg, ale może to warto rozważyć, bo tam chodzi też o lokatorów. Może to przekształcić na mieszkania, a rzeczywiście postawić na dosie. No i też może. A co z budynkiem socjalnym naprzeciwko? Który też w pierwszych jakichś tam przymiarkach do ugody był przewidywany do... Nie chcą po prostu tego no, przekazać na rzecz gminy. Ale za chwilę podniosą ceny najmu i będzie gmina miała problem, bo będzie tak, musiała komuś rodzinom mieszkania. Załóżmy za rok czy za dwa i nie spadkobiercy nie dadzą nakaz opuszczenia. No i dobrze. Ten stary budynek ośrodka to nie jest warto remontu przede wszystkim. I musimy, niestety działka jest zakupiona, musimy stawiać nowy. Nie ma tutaj żadnego wyjścia. Nie ma to, nie można zostać bez ośrodka. A ten budynek możemy przeznaczyć na koło gospody, na jakiejś usługi miejskiej. On nigdy nie zginie nam, służył będzie, będzie wartować. No dobrze, no to teraz... Dobrze, ale może i lepszą propozycję, czy pani przewodniczący, może lepszą propozycję tutaj on prosi. Żeby tak ten sobie chyba zostawić panu temu spadkobiercy, a nie zostali nam socjalny w ten sposób. Te negocjacje prowadziliśmy dosyć długo. Różne wersje pojmowania przerabialiśmy i w jedną stronę i w drugą stronę. Tą otwarcie ja chciałem, żeby przekazał nam działkę, gdzie są betonucy, żeby służyło ta działka mieszkańcom, żeby mieli gdzieś to miejsce spotkać. W żadnym wypadku nie. I to samo było z budynkiem komunalnym. Do budynku ośrodka zdrowia. Większość, ta dyskusja już była, ja nie chcę wracać, żeby tutaj rozstrzygać, bo nie jestem przeciwko temu, żeby ośrodek w Ostrowie, w Giewartowie był, ale większość gmin daje sobie radę z jednym ośrodkiem. Natomiast proponowałbym wrócić do dyskusji, czy mając jednak w ugodzie, czy tam w pseudo-ugodzie, bo ciężko mi to nazywać prawdziwą ugodą, mając ten budynek ośrodka, czy nie wrócić, czy jednak nie wrócić do koncepcji wyremontowania tego ośrodka, nawet tylko i wyłącznie na potrzeby ośrodka parteru, a piętro z jakąś dodatkową klatką, na przykład na mieszkania dla socjalne czy inne, czy jak to tam nazwiemy, podejrzewam, że z lekarzami na ściągnięciem lekarza, gdy się skończy jakiś tam aktualny układ dwóch lekarzy, a nie wiem jak pan Hekert, ale pan Bisma jest już w stosownych latach. Chwała mu za to, że jeszcze chce tutaj działać. I za chwilę się okaże, że z jakiegoś tam powodu okaże się, że nie ma lekarza na Ostrowitem, że pana Hekerta przeniesie ktoś do
do Ostrowitego, albo on stwierdzi, że mu bardziej pasuje Ostrowite, bo ma centralny punkt. I wtedy się okaże, że zostaniemy z wybudowanym nowym ośrodkiem za kilkaset tysięcy, w którym nie bardzo wiadomo, co zrobić. Dlatego uważam, że nie powinno, czy tutaj powinniśmy bardzo dobrze wyliczyć, wyważyć, co i jak zrobić. Z tego, gdzie słyszałem gdzieś tam w kuluarach były jakieś rozmowy prowadzone z aktualnym właścicielem sklepu, byłego sklepu GS-u, który podobno też proponował jakieś rozwiązanie w tej kwestii. Może by pan wójt przedstawił, jak to, czy to się trwa jeszcze, czy skończyło się, czy co się z tym stało. Bo może to byłoby takie bezpieczniejsze. Nie być właścicielem, nie ponosić kosztów, oprócz kosztów wynajmu czy utrzymania bieżącego. Na terenie gminy. Gmina ma w tej chwili 5 tysięcy przeszło ludzi. Tak? Ale ja nie zrozumieliśmy się. Ja wcale nie mówię, że ma być jeden. Ja wcale nie powiedziałem ani słowa. Ja tylko mówiłem, że wiele gmin sobie daje radę. Na dzień dzisiejszy, proszę bardzo, rozważyć kwestie niekoniecznie inwestycyjne. Mówi pan, bo przez to nie wartowy, nie 2 tysiące, 5 tysięcy, ale dużo więcej ludzi. Panie radny, ale ja nie mówię, żeby nie było środka w Niewartowie. No naprawdę, no mogę wstać, powtórzyć to jeszcze 3 razy. Nie jestem przeciwny. Nie jestem przeciwny. Bardzo ostrożny byłbym co do budowania nowego budynku. W momencie, kiedy raz mamy mieć ten stary i go ewentualnie przystosować, dwa... Nie ma w ogóle żadnych tych. Panie radny, ja tam 20 czy ileś lat brałem temu udział w remoncie tego. Była robiona kotłownia olejowa, była instalacja centralnego ogrzewania. Ten budynek wcale nie jest w złym stanie. Technicznie wcale nie jest zły. Tam jest kwestia dostosowania dla niepełnosprawnych, po wymiany drzwi, trochę uaktualnienia do aktualnych przepisów. No ale to jest co innego przerobić kilka pomieszczeń, a co innego wybudować budynek. Ja wiem, że on będzie piękny na początku, tylko nie daj Boże, jak się okaże, że on będzie stał pusty. To wtedy jest makabra. Wyjdzie taniej nowy, jak remontują. Idę o zakład, stawiam kolejno, stawiałem dwa kartony wódki, że nie będzie w terminu hali, nikt nie chciał podjąć rękawicy, teraz stawiam karton wódki, że nie będzie taniej. Nie będzie taniej, nie. Zostało tam bardzo, bardzo niewiele czasu, bo w 2018 roku tak czy inaczej ośrodek musi być przystosowany do nowych umów. Dla mnie remont tego to nie polega na wymianie drzwi. Nie polega na tym, tam w ogóle nie ma warunków sanitarnych w tym ośrodku, także naprawdę remont będzie bardzo kosztowny. Remont będzie bardzo kosztowny. Wybudowanie nowego ośrodka w miejscu, w którym zakupiliśmy działkę, nawet gdyby sprawdził się najbardziej czarny scenariusz, jaki tu pada, nigdy na pewno nam nie przyniesie straty. Na pewno nam nigdy nie przyniesie straty. Wybudowanie w tym miejscu ośrodka zdrowia. Zawsze ten budynek w tym miejscu zyska na wartości, a nie wartość. Jako ośrodek zdrowia? Zyska na wartości. Niekoniecznie tak jakby się sprawdził ten czarny scenariusz, jaki pan przewiduje, że odejdzie nam lekarz i że nie będzie chętnego kolejnego lekarza, żeby tam podjął pracę. Przekształcając to na inny budynek, na pewno nam nie przyniesie straty. Wręcz przeciwnie, na pewno na tej nieruchomości gmina jeszcze zyska. Sądzę, nie wiem, jakieś tajne plany są widocznie, bo sądzę, ja nie widzę takiej specjalnie. Sądzę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy już na zakupie samej działki w tym miejscu, jesteśmy już tak brzydko mówiąc do przodu. Chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć to na pytanie pana radnego Basińskiego odnośnie, że były pokątne rozmowy. Nie były pokątne. Odnośnie Giewartowa, odnośnie budynku po sklepie spożywczym, który GS sprzedał. Kupił to właściciel apteki ze Słupcy. Prowadziliśmy rozmowy, bo jego propozycja była taka, że gmina dołożyła do rozbudowy tego budynku i tam by można zrobić 3 gabinety, ale by musiała być rozbudowa. Ten pan tam chce prowadzić punkt apteczny.
I teraz a gmina chce tak zrobić tą rozbudowę, że my, żebyśmy podpisali umowę dzierżawy na 25-30 lat. I podpisać taką umowę na taki okres i byśmy spłacali w ratach. No mnie jest takie, to trochę takie dziwne, bo my nawet takiej umowy nie możemy podpisać, ale i po prostu na tym się rozmowy skończyły. No bo...